Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 27 niedziela zwykła, 6 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, przychodzą do pana Jezusa faryzeusze i pytają go, czy wolno mężowi oddalić swoją żonę. I wtedy Jezus odsyła ich do Mojżesza, a oni mówią o liście rozwodowym. Wtedy Jezus mówi takie bardzo ważne słowa: przez wzglądna zatwardziałość serc waszych napisał wam to przekazanie. Zatwardziałość serc waszych. Często w naszych domach są twarde serca. Ludzie zamiast obdarzać się miłością, to niestety, ale zamiast serca dają kamień. I czasem to przekłada się również na relacje wobec dzieci. I dzieci najbardziej cierpią, często są ofiarami tego, co gdzieś tam nabroją dorośli. Pamiętam, kochani, że kiedyś w Nowym Jorku, kiedy jechałem metrem, było takie ogłoszenie, które mnie bardzo zszokowało. Było napisane: W maju tańsze rozwody. Szybko. Tanio, efektywnie. I pomyślałem sobie, to nie jest tak. Tutaj nie tylko te dwie osoby cierpią albo chcą siebie uwolnić od siebie nawzajem. Często serce dziecka jest podzielone. Kocha mamę, kocha tatę. Dziecko chciałoby, żeby oni byli razem. I każda kłótnia, każde złośliwe słowo, złośliwy gest sprawia, że dziecko ono samo jest ofiarą tego wszystkiego, co dzieje się pomiędzy dorosłymi. Wiem coś o tym, dlatego że wiele rozmawiałem z dzieciakami, które cierpiały z powodu tego, że rodzice się rozwodzą. I nikt mi nie powie: Tego, że można dziecku wszystko wytłumaczyć, wmówić, przygotować, ono nie będzie, nie będzie już miało takiego dobrego wzorca. W przyszłości nie będzie potrafiło założyć zdrowej rodziny. Dlatego że nie ma doświadczenia zdrowej rodziny. I zauważmy, kochani, że w dzisiejszej Ewangelii najpierw mowa jest o małżeństwie, a później mowa jest o dziecku. Mowa jest o tym, że przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. Jezus brał je w objęcia i mówił: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im do takich, bowiem należy Królestwo Boże. Kochani, a czasem, niestety, serce. W małżeństwach, w rodzinach jest zamknięte nie tylko na współmałżonka, ale również na dziecko. Kiedy dziecko przychodzi do swojego rodzica, chce się przytulić, to często rodzic ma mnóstwo różnych wymówek, że teraz jest zmęczony, że daj spokój, jesteś już duży i zajmij się swoimi sprawami, masz lekcje, idź do kolegów, masz tablet, telefon, cokolwiek. I często zdarza się, że te zatwardziałe serca kochani są jakąś plagą w naszych rodzinach. Pamiętam, że kiedyś posłużyłem się takim przykładem. Wziąłem takie dwie kartki, pokleiłem jedną i drugą, skleiłem razem. Było to podczas rozmowy z małżonkami, gdzie próbowałem pomóc im jako negocjator. I kiedy poczekaliśmy chwilkę, im dłużej czekaliśmy, tym bardziej te kartki tworzyły jedną całość. Później, po chwili, próbowałem rozedrzeć te kartki, oddzielić, żeby było bezboleśnie. Okazuje się, że nie da się takich dobrze sklejonych kartek bezboleśnie rozdzielić. Gdzieś tam jest jakaś zadra, gdzieś tam jest jakieś przedarcie, gdzieś tam jest jakiś szwank i tak jest również w duszach ludzkich. Zacząłem, kochani, w oparciu o dzisiejszą Ewangelię tak trochę smutno, ale tam również w tej Ewangelii jest dobra nowina. Dlatego, że Pan Jezus ma rozwiązanie dla każdej sytuacji i nie ma sytuacji bez wyjścia. I to, o czym powiedział święty Augustyn, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. A często zdarza się, że zbyt szybko się poddajemy i nie chcemy walczyć. Życie małżeńskie, kochani, jest drogą do świętości. I to nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że tylko w życiu zakonnym będąc siostrą zakonną, bratem albo w kapłaństwie można w sposób szczególny oddać się Panu Bogu i w ten sposób dążyć do świętości. Małżeństwo jest takim miejscem, w którym Możemy i mamy najlepsze warunki do tego, żeby się uświęcać. Pamiętam kiedyś takich małżonków, którzy narysowali mi taki schemat swojego małżeństwa, narysowali mi trójkąt, u góry napisali Pan Bóg, w jednym rogu było napisane jej imię, w trzecim rogu było napisane Jego imię i powiedzieli: Kiedy my zbliżamy się do Pana Boga, to przestrzeń między nami maleje. Im bliżej jesteśmy Boga, tym przestrzeń między nami jest mniejsza. Podoba mi się też takie powiedzenie, nie pamiętam dokładnie, będę parafrazował, ale każdy człowiek jest jak taki anioł z jednym skrzydłem. Potrzebuje drugiej osoby do tego, żeby razem wznieść się do góry. Być może żyjesz w małżeństwie i myślisz sobie, mam dużo różnych powodów, aby dać sobie spokój, aby przestać walczyć, aby po prostu się rozejść, uwolnić siebie od siebie nawzajem. Pan Jezus, daj ci taki powód, daj ci krzyż. Być może twój współmałżonek jest dla ciebie krzyżem, który powinnaś, powinieneś nieść do końca swojego życia. Być może sam zdasz sobie w końcu sprawę, że jesteś krzyżem dla swojej rodziny, dla swojej żony czy męża. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy dochodzi do jakiejś agresji, gdzie nawet wskazane by było, gdyby oni żyli w separacji, dlatego że zagrożone może być życie dziecka czy współmałżonka, ale to są sytuacje skrajne. Natomiast jestem przekonany, że wielu zbyt szybko się zwalnia z tej odpowiedzialności za życie małżeńskie. Zdaję sobie sprawę, kochani, że ten temat jest bardzo trudny, bo bardzo niewygodny. Ale pamiętajmy, że serce oddycha miłością. Jeśli nie ma miłości, to serce się dusi. Więc zróbmy coś, żeby w naszych rodzinach, w naszych domach było więcej miłości. Na zakończenie, kochani, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Pan Bóg pobłogosławi wszystkie małżeństwa, szczególnie te, którym jest trudno, ale mimo wszystko się nie poddają i walczą. I często po wielu latach mają dobre efekty, dlatego że widzą, że warto było się pomęczyć dla siebie i dla swoich dzieci. Na zakończenie, więc przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.